Ty, jaki flagak, jak ty to szybko podłączyłeś? Znajdujemy się w województwie lubuskim, w małej miejscowości położonej niedaleko Żar. Jest to zbiornik w środku lasu. Podczas jednego z wcześniejszych sonarowań udało się ustalić, że pod wodą znajduje się wrak zatopionego samochodu nieznanego pochodzenia. I w dniu dzisiejszym podejmiemy tutaj próbę jego wydobycia na powierzchnię. Również celem weryfikacji tego, co znajduje się w środku we wraku, jak również w jego bagażniku. Wrak samochodu znajduje się pod wodą, praktycznie po drugiej stronie tego zbiornika wodnego. Jest on na głębokości około 6 metrów i znajduje się do góry kołami. Nasze zadanie w dniu dzisiejszym będzie polegało na tym, że w pierwszej kolejności podejmiemy próbę ustawienia bojki pozycyjnej. Następnie przy pomocy zawiesi, pasów podczepimy worki wypornościowe, aby ten samochód wydobyć do powierzchni. Następnie przy pomocy wciągarki zostanie on wciągnięty w to miejsce tutaj znajdujące się przy brzegu, gdzie następnie weźmiemy samochód, obrócimy kołami już do dołu. Bierzemy, wpinamy tutaj i wtedy dopiero odkręcamy butlę, nie? Nie ma, tak ze śliną sobie maskę założyć na tył głowy. Płytko jakoś. No płytko. Jak za długie te stropiki będą, to daleko samochodu nie wyciągniemy. Zaczekasz chwilę, ja tylko wezmę sprawdzę. Pomontuję jeszcze na drugi karabinek obciążnik i sprawdzę, czy rzeczywiście samochód, dobra? Okej. Góra samochodu jest na 5 metrach i bojka jest zamocowana z tyłu do bagażnika. No to teraz zakładamy tutaj zawiesia i działamy dalej. Weź się dopompuj, bo on będzie szedł na dno.
słuchaj. No dobra, to ja pierwszy. Czepione. Powiem ci, trochę jest przeboi, bo wiesz, jak już pokona siłę wyporności tego, co masz w worku, to już później idzie na dno. To? Otwierałeś zawór? Wiesz, jak zrobiłem? Położyłem się na nim i otworzyłem. Ale później, jak już złapał jedną pływalność, to go zamknąłem. Powiem ci, jest zabawy. Jaki cwaniak, jak ty to szybko podłączyłeś? Pompujemy, ale tak wiesz, z wyczuciem, aż zacznie popuszczać przez zawory. Dobra. Żeby też nie przedobrzyć, nie? Start prądy. Zakręć. Słuchaj, teraz od tego momentu nie wpływamy pod wodę. Nie zanurzamy się niżej, aniżeli samochód, żeby na łeb nie spierdolił. Dobra. Thank you.
rozbieram się ze sprzętu, samochód przyparkujemy. Z przodu na ramię ma ucho do wyciągania. To możemy za to. A z tyłu ma hak. Co? A z tyłu ma hak. Z tyłu hak. Ale z haka istnieje opcja, że się ześlizgnie. To co, za przód? No, tak myślę. Okej. Ale jaja. Samochodu jest demontowany zderzak, kratka i tak dalej, włożona do środka. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Udało się już wyciągnąć samochód na brzeg. Jak widzimy, jest to stary Golf. Z tyłu na klapie bagażnika znajduje się naklejka Rzeczpospolita Polska, więc może to sugerować, że również samochód jest wiekowy. Jak i po samym jego wyglądzie, widać, że jest cały w mule, zniszczony, koła bez powietrza praktycznie, więc przebywał on pod wodą przez wiele lat. Również przez uchylone okno oraz częściowo rozbitą przednią szybę możemy zauważyć, że w jego środku znajdują się między innymi jakieś butelki, jak również zderzak. Może to sugerować to, że zderzak został celowo zdemontowany przez samego właściciela, a następnie wrzucony do tego wraku do środka. Na chwilę obecną jest ciężko stwierdzić, do czego mógł służyć ten samochód. Czy został zatopiony w celu pozbycia się go, aby po prostu, nie wiem, może nie ponosić dodatkowych kosztów złomowania, wyrejestrowania, jak również może i mógł służyć w jakichś celach przestępczych. Dzień dobry, z tej strony mówi Marcel Korkuś. Jestem płetwonurkiem i tutaj akurat mam taką sytuację, że pod wodą w jednym ze zbiorników został przeze mnie zlokalizowany samochód. Będzie pan pod telefonem w razie co? Tak, będę cały czas pod telefonem. A jest pan w stanie podać mi markę, numer rejestracyjny tego pojazdu? On ma tablicę? To znaczy akurat tablice rejestracyjne są właśnie zdemontowane. Jest to samochód typu Volkswagen Golf. Dobrze. Jest przekazane do żegania. Proszę ewentualnie iść pod telefonem, jakby mieli problem z dojazdem, dobrze? Dobrze. Bardzo. Ja tutaj samochód wydobyłem na powierzchnię, także czekam na nie. Mhm. Dobrze, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Na miejsce przybyła policja, która sprawdziła wrak i następnie będzie podejmowała kolejne czynności celem wyjaśnienia tego, w jaki sposób znalazł się on pod wodą. No i cóż mi pozostaje więcej, zaprosić was na kolejną akcję, gdzie prawdopodobnie również będę wyciągał kolejny samochód spod wody lub wykonywał ciekawe nurkowanie lub może na jedno z poszukiwań będę mógł was zaprosić, gdzie pokażę realne działania poszukiwawcze za zaginioną osobą.